Siemaneczko, ja jestem Sedok i dzisiaj po raz kolejny, już regularnie witam was w kolejnym odcinku, w którym pokażę wam, jak zrobić swoje portfolio, swoją stronkę na Behance i możecie stworzyć swoje portfolio z grafik na przykład i pokażę wam, jak to dzisiaj zrobić. Jeśli wam się przyda taki poradnik, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, wiadomo. Widzimy się za tydzień, chyba w poniedziałek, jak się uda, ze stanowiska. Piszcie jeszcze propozycje w odcinku, jakie chcecie. Wpadajcie na Discorda oczywiście, na Instagrama. Zapraszam dzisiaj na live'a o godzinie chyba 18 albo 17. Ja nie przedłużam i widzimy się już w odcinku. Okej, więc widzimy się dzisiaj już z innej trochę perspektywy. Jest to jeszcze raz nagrywany filmik, dlatego że za pierwszym razem nie wyszło coś. I bez zbędnego gadania przechodzimy na stronkę Behance. Pokażę wam na przykładzie tej stronki, ponieważ Adobe Portfolio jest dla osób, które wykupiły pakiet Adobe. Więc jeśli chcecie taki poradnik, to napiszcie mi również w komentarzu. Wtedy pokażę wam, jak zrobić coś takiego, że będziecie mieli swoją stronkę, możecie kliknąć i macie swoje prace powiązane z Behance'a. Ja cię będę bazował na przykładzie tylko tego, więc musicie sobie stworzyć swoje konto, potwierdzić to kodem weryfikacyjnym. Ja pokażę wam na przykładzie swojego konta, więc wchodzimy w profil Behance i teraz możemy, będziecie mieli zwykły awatar, zwykłą grafikę, nie będziecie mieli nic. Na początek wejdźmy sobie w edytuj profil i tutaj dajecie sobie zawód, ustawiacie awatar, następnie możecie również dać swoje linki do Twittera, do YouTube'a. Wystarczy, że wejdziecie w YouTube'a, na swój kanał i tutaj klikniecie Ctrl-C. I gdy to zrobimy, wchodzimy ponownie i tutaj będziecie mieli łącze, klikacie Ctrl-V i wklejacie, klikacie wyślij, macie łącze do waszego YouTube'a. Następnie musicie sobie wybrać tutaj tytuł sekcji, opis, możecie odsyłacze www również dodać. Wchodzimy w doświadczenie zawodowe, tutaj w doświadczeniu zawodowym wpisujecie swój mail, doświadczenie osobiste, klikacie języki, wybieracie angielski, polski oraz możecie dać wasze umiejętności. Poza tym więcej tutaj nic nie robimy. Widoczne dla publiczny, czyli dla osób, które wejdą na wasz profil, będzie to widoczne. A i napiszcie, z jakiej perspektywy lepiej, z tej czy stamtąd. Gdy to zrobicie, wchodzicie na wasz profil. Macie tutaj wyświetlenia projektu, pozytywne oceny, ale to dopiero gdy utworzycie projekt. Informacje są tutaj o was również zawarte. Tutaj w tych opcjach nic nie robiłem. Aby utworzyć swój pierwszy projekt, swoją pierwszą pracę na tej stronce, klikacie utwórz projekt i teraz klikacie najlepiej tekst, nazywacie banner, klikacie Ctrl-A i wybieracie nagłówek oraz wyśrodkowujecie, dajecie rozmiar czcionki na takie, przypuśćmy, 48. I poniżej możecie kliknąć obraz lub po prostu siatka zdjęć, wybieracie obraz, dajecie sobie z waszych grafik baner, przypuśćmy, że będzie to ten baner dla XNZA, nie wiem jak to się wymawia, jeśli to oglądasz to pozdrawiam. I macie tutaj właśnie pierwszy projekt baneru, który wy wykonaliście i będzie on widoczny dla osób, które wejdą na waszą stronę. Robicie tak samo z kolejnym banerem, czyli klikacie obraz i wrzucacie sobie kolejny projekt baneru. Dajmy na to, że sobie wrzucimy fetka i macie już dwie prace. Aby teraz ustawić sobie tło, klikacie style, dajecie sobie kolor jakiś szary i musicie oczywiście to zatwierdzić. Klikacie zapisz, macie kolor szary. Możecie również dodać tekst, ale ten tekst tutaj dodajecie i możecie napisać banery. Ja dałem banery wykonywane dla widzów, dajecie to jako podpis lub również nagłówek. No, musicie sami tutaj wybrać rozmiar, możecie dać czcionkę, ja dam biały kolor i wyśrodkujemy to. Wygląda to spoko według mnie, jak na darmową stronkę Behance, na której można robić takie rzeczy, więc wydaje mi się, że mega, mega spoko jest ta stronka. I teraz klikacie ustawienia, nadajecie tytuł projektu waszej nowej pracy, czyli banner, tagi projektu, banner, Photoshop. Musicie po prostu dać tagi do tego waszego projektu oraz użyte narzędzia, czyli było to wykonywane w Adobe Photoshopie. Zaznaczacie projektowanie grafiki, ilustracja i klikacie zapisz wersję roboczą, ale jeszcze przed tym
u siebie na tej stronce. Posiadam takie okładki jak Overlay, Twitch Graphics i tak dalej. Aby to zrobić, klikacie edytuj, dodajecie plusikiem i ja mam już zrobione specjalnie pod to okładki w rozdzielczości Full HD. Przypuśćmy, że klikamy to i klikamy kadruj. I mamy to wykadrowane, możemy to opublikować. Ja tego nie będę publikował ze względu na to, że to jest poradnik. Gdy klikniecie publikuj, to powinno automatycznie znaleźć się na waszej stronce Behance. Ja tego już nie będę robił. Później, gdy to zrobicie, możecie dodać sobie wideo i dźwięk, aczkolwiek tego nie robiłem. Tutaj kolor też wypadałoby zmienić, jak mamy ciemne tło, na jakiś biały. I okej, tak to wygląda. Możemy wyświetlić podgląd. Tak to będzie wyglądało dla osób, które to zobaczą. Możecie zaobserwować mnie. Też zapraszam do siebie. Macie link w opisie. Również możecie ocenić pozytywnie projekt. I będzie to wyglądało zapewne. Nie zapisujemy tego. Będzie to wyglądało zapewne tak jak tutaj u mnie, że wchodzicie sobie w banery i macie tutaj banery, które ja zrobiłem. Macie również narzędzia, które do tego użyłem. Macie datę, kiedy to opublikowałem i więcej tych projektów możecie sobie kliknąć i sami możecie sobie sprawdzić, jak to wygląda. Tutaj te wszystkie odnośniki do Twitch, do Twittera, do YouTube'a, do Instagrama działają jak powinny. Sami pewnie to ogarniecie. Również tutaj musicie zrobić grafikę, czyli optymalne wymiary to takie jak tutaj. Poza tym tutaj macie informacje, czyli wyświetlenia projektu, wyświetlenia profilu i tak dalej. Ja mam to mega krótko, bo niedawno to założyłem. Oprócz tego raczej nic tutaj nie robiłem, nie patrzyłem. To jest taka mega prosta stronka Behance, darmowa, na której każdy z was może zrobić coś takiego. Jeśli chcecie poradnik z Adobe Portfolio, czyli tego, co ja mam również tutaj, to po prostu napiszcie mi w komentarzu, aczkolwiek no, musicie mieć wykupioną licencję pakietu Adobe Creative Cloud, aby móc takie coś zrobić. Ja już się z wami żegnam. Dziękuję bardzo wam za oglądanie. Wydaje mi się, że pomogłem. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale i zapraszam na Discorda, Instagrama i na live'a. Dzięki jeszcze raz. Miłego dnia wam życzę. Trzymajcie się. Hejka.